Jaki to był rok? Taki raczej średni bym powiedział. Tak średni. Niemniej było kilka ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jakie to były rzeczy? Zapraszam. Dla usystematyzowania odcinka zaczynamy z grubej rury. No, czyli płyty, które najbardziej mi jarały w zeszłym roku. Później przejdziemy do płyt, które były naprawdę dobre, ale jakieś ale znalazłem. Później będą różnego rodzaju płyty i na końcu jakieś różne historie rapowe i około rapowe, co ciekawego się działo. Także zaczynamy od moich ulubionych płyt zeszłego roku. Jeśli chodzi o współczynnik, który by określał dobrość, poziom płyty, przez który dany album się znalazł w tym podsumowaniu, to będzie na pewno częstotliwość powrotu do tej płyty. I myślę, że zacznijmy od numeru 1, żeby już sztucznie nie budować napięcia. Będzie to w moim przypadku Ten Typ Mes, Rapper Sampler. Płyta od początku do końca kozacka jak dla mnie. I fajne produkcje, i fajne nawijki. Przyjemnie to wszystko nawinięte, tak z luzem, jest treściowo, jest stylistycznie, bity fajnie bujają, nie wiem, jakoś najczęściej do tej płyty wracałem. Drugą płytą, ku być może w jakiś sposób rozczarowaniu niektórych, to będzie Taco na Fide i Soma, w zasadzie obie Somy. Ciężko określić, która bardziej, ale na pewno była to płyta, którą częściej katowałem w zeszłym roku. No już o samej nie będę dużo mówił, bo być może nie jest to jakoś tam, nie wiem, rapowo, nie wiem, majstersztyk czy coś, aczkolwiek nie ma tam, nawiki są dobre, kozackie produkcje, fajnie wszystko się ze sobą łączy, bardzo przyjemnie się tego słucha, dlatego myślę, że pod względem częstotliwości odtwarzań w zeszłym roku to byłaby pozycja numer 2 w moich odtwarzaczach. Numer 3. Tutaj pewnie częstotliwość wyświetleń, częstotliwość odtworzeń by się w jakiś sposób jeszcze może nie pokrywała z poprzednimi dwiema pozycjami. Natomiast poziom jakiś emocji, który towarzyszy mi przy odsłuchu tej płyty, jest naprawdę bardzo wysoki, ale oprócz emocji też doceniam wszystkie aspekty techniczne i około techniczne, czyli no nie wiem, całokształt produkcji. Będzie to kwiat polskiej młodzieży BDS-a i klub jego producenta. Zapewne jest kilka rzeczy, do których można się przyczepić przy tej płycie. Niemniej jak płyta wyszła, to tłukłem ją opór non-stop. Zobaczymy, ciężko ją tak teraz kwalifikować do topki, jako że wyszła, nie wiem, pod koniec listopada czy na początku grudnia, więc jest to świeża w miarę płyta. Czas często weryfikuje to, czy to była chwilowa fascynacja, czy to długotrwała miłość. Kolejną rzeczą, którą chciałbym z zeszłego roku wyróżnić i którą dosyć mocno katowałem i de facto zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, to Bonson postanawia umrzeć. Jako że do Bonsona jakoś nigdy nie miałem większego podejścia, w sensie dłuższego podejścia, dłuższej rozkminy, żeby go słuchać, to teraz mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Kurczę, dawno takiej fajnej płyty w takim stylu oldschoolowym w polskim rapie nie pamiętam. Nie jest to może jakieś mega świeże stylistycznie, ale jest tak poskładane, jak ja lubię. Gęste rymy, przy tym emocje, przy tym nienaganne flow, ciekawe treści, samodestrukcyjne często. Niemniej naprawdę bardzo pozytywnie mnie Bonson w tym roku zaskoczył i od tego albumu będę sprawdzał jego produkcję. Choć nie wiem, po co on nagrywa z Lai Kai Kwanem, ale nie wiem, niektórzy się nim jarają, nie kumam. Kolejną rzeczą,
Teraz już przechodzę powoli do płyt, do których mam jakieś ale. Kolejną rzeczą będzie, powiedzmy, zacznijmy od Adiego Nowaka. Adi Nowak Kosz. Kozak płyta. Bardzo często ją słuchałem, jej słuchałem. Natomiast niestety mam wrażenie, że mniej mi się podobała niż płyta Ćwir. Stąd też nie jest jakimś wielkim sztosem, bo jakby liczę na ciągły progres. Aczkolwiek Adi gdzieś tam nawinął, że to jest płyta składająca się z utworów, które nie pasowały do innego konceptu. No i no sam jakby tytuł Kosz też poniekąd na to wskazuje, że to są w jakimś stopniu odrzuty. Niemniej płyta naprawdę fajna, gdzieś tam się już szerzej na niej temat wypowiadałem, więc nie będę zamęczał teraz. Kolejną rzeczą jest Szpaku i tutaj kolejna rzecz, do której mam coś do zarzucenia. Bo Szpaku wydał dwie płyty w tym roku. Pierwszą epkę Boruto z 2K-em i drugą później pełnoprawną płytę Atypowy. I dla mnie Boruto jakoś mi lepiej usiadła. Znaczy nie twierdzę, że na Atypowym coś mi nie siadło. Aczkolwiek można potwierdzić to, że może za dużo tam jest krzyczenia, chociaż nie wiem, czy to krzyczenie, czy lamentowanie. Boruto jakoś taka była świeższa, nie wiem. Być może dlatego, że to było pierwsze przetarcie się ze Szpakiem, być może dlatego, że była krótsza i tak bardzo nie wymęczała. Niemniej, no a Typowy też bardzo ją spropsowałem po przesłuchaniu, natomiast jakoś do niej nie wracałem. Natomiast do Boruto wracałem dobre przez pół roku bardzo regularnie. Do tej pory czasami sobie lubiłem odpalić. Kolejnym albumem, do którego coś tam mi nie do końca się spodobało, to jest Hyper 2000, czyli Białas Lanek. Płyta bardzo dobra i co tutaj należy powiedzieć, też rzadko takie płyty wychodzą, które są naszpikowane punchami. I tym mnie Białas na pewno urzekł. Jak za każdym razem pokazuje, że jest po prostu punchline mistrzem, to tak jak już wspominałem o osobnym materiale, gdzieś tam jednak Polon usiadł mi lepiej ze względu na taki swój brudny sznyt. Tego mi zabrakło w Hyperze, więc to samo co z Adim. Nowsza płyta, która mi trochę gorzej siedzi niż poprzednia. Dalej, z płyt, które warto byłoby wymienić, bo powiem jeszcze, kontynuując wątek Szpaku, Czerwony Dywan, Paluch, Czerwony Dywan. Przesłuchałem tej płyty, jako że wyplątała się ta cała gównoburza z Young Multi, z Peją i ze Szpakiem. Chciałem posłuchać i twierdzę, że to jest naprawdę fajny album. Natomiast nie jest lepszy niż Oko. Szczerze powiedziawszy, Oko wydaje mi się, że jest najlepszym albumem Palucha. No więc no spoko, fajny album, natomiast no, już lepsze rzeczy od niego słyszałem, dlatego ciężko mi wracać do tej płyty. Już wolę sobie do Oka wrócić. To jeśli chodzi o te rzeczy, do których mam jakieś ale. Dalej jeszcze może trochę pomarudzę. Mielon. Naprawdę Mielon, naprawdę komiks z depresją. Bardzo fajna nuta i de facto też bardzo fajna płyta i de facto też dosyć często do niej wracałem. Chociaż nie zapadłam jakoś bardzo głęboko w pamięć, ale po przesłuchaniu naprawdę sztosik, ale próby czasu jakby nie przetrwała. Teraz jakoś, nie wiem, może do niej wrócę teraz, sobie jak o nim myślę, ale w głowie za dużo z niej nie zostało. Problem i mixtape Ground Zero. Czekałem na nowy problem bardzo, no i flary podsyciły jeszcze tę chęć usłyszenia czegoś nowego. Natomiast jak już wyszedł cały ten mixtape, to owszem, podobał mi się, ale trochę może więcej się spodobałem, niż spodziewałem, niż otrzymałem.
Da Plus mnie zaskoczył na pewno DJ Dex dwoma swoimi mixtapami, tym szóstką i tym z DJ-em Techiem. To jest fajna muzyka w podróż, że tak powiem, na rower czy na trasę, bo jest mixtape poskładany, często się zmieniają MCs, jest ciekawy, nie zamula. Jakoś nigdy nie jarałem się tymi mixtapami Dexa, ale ten mi naprawdę usiadł. Ten mówi o szóstce. No i najlepsi z tych najlepszych, czy tam 3, 5, 4, 6, whatever. Kolejną rzecz, dwie rzeczy de facto, które w jakiś podobny sposób odczuwam, to Kalifa 8T i Borikson Mołotow? Chyba Mołotow. Bardzo dobre wrażenie przy przesłuchaniu obu płyt. Coś tam się poocierało o korę mózgową. Natomiast no, po dłuższym czasie jakby nie wracam, ale w momencie release'u bardzo mi te dwie pozycje siadły. To samo można powiedzieć o Getsie 2, 4, 7, 3, 6, 5. Ale to już mówiłem, że Getz mi bardzo siadł jako producent, jako raper już trochę mniej. Fajnie było, jakby nagrał producencką płytę, bo bity naprawdę kozackie, natomiast jego nawika jest taka po prostu uzupełnieniem bitu bardziej niż nawiką sensu stricte. Tyle z tych rzeczy, które w jakiś sposób się podjarałem. Powiem coś jeszcze, co gdzieś przeszło koło mnie. Kas bałaganem. Zarówno chyba Happy Miód, jak i Książę Nieporządek. Miałem kilka podejść, ale nigdy nie zdobyłem na tyle czasu w skupieniu, żeby do tego podejść tak na poważnie, więc to jest jeszcze, powiedzmy, przede mną. Young Iggy, Reto, Guzior, White i Śliwa. Mam tutaj zapisane takie cztery pozycje. Tutaj nie słuchałem tych albumów w całości. No może poza Śliwą, którego chyba przesłuchałem do końca. Natomiast rozczarowali mnie, znaczy pozytywnie mnie zaskoczyli. Czyli rozczarowali na plus, jeżeli można rozczarować na plus. Naprawdę miałem trochę gorsze zdanie o tych wykonawcach niż to, co usłyszałem gdzieś tam na Spotify'ach, więc myślę, że kiedyś jak znajdę czas, to nadrobię te pozycje. Sarius, którym wszyscy się w tym roku jarają, jakoś mi nie siadł. Za dużo śpiewania. Gdzieś to ma swój klimat, ale to nie jest mój klimat po prostu. W zasadzie tyle, powiedzmy, jeśli chodzi o rapsy, te sensu stricte, powiem jeszcze, że z młodych kotów, którzy zwrócili, może nie już nie wszyscy są młodzi, ale z tych, którzy w tym roku zwrócili na siebie moją uwagę, to na pewno jest Kobik, który gdzieś tam już przebija się od dłuższego czasu, natomiast do mnie trafił de facto w tym roku, tak samo jak Jan Rapowanie. Na początku jakoś tak podchodziłem jak pies do jeża, ale im dalej w las, tym bardziej mi Janek siada. A z młodych wilków to poza Jankiem nie było czegoś takiego wielkiego wow. Był jeszcze jeden typ. Kurczę. Nie pamiętam. W każdym razie mówiłem o tym w odcinku o młodych wilkach. I z ciekawych rzeczy, co się jeszcze działo, to dwa bify SB Mafii z ulicą, że tak powiem. Może już nie będę o tym mówił, już o tym powiedziałem odpowiednio dużo. Tyle. Być może coś pominąłem, na pewno coś pominąłem, ale gdzieś tam digowałem te płyty, żeby sobie przypomnieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie co na temat, co sądzę o danym albumie, którego nie było w tym podsumowaniu. To postaram się jakoś waszą ciekawość zaspokoić. A na razie trzymajcie się. Elo.